parku rozrywki dla dzieciaków w Degu. Która mieszkała przez jakiś czas, o której wspominałam wcześniej. I teraz idziemy sobie na lody, tradycyjne koreańskie lody. Na pierożki koreańskie, czyli na mandu. Niedaleko naszego domu jest restauracja, która specjalizuje się właśnie w mandu. Nie jest to może jakaś ekskluzywna restauracja, taka mała restauracyjka, taka troszeczkę obskurna w ciemnej uliczce, ale mimoż mówię, że dają tutaj najlepsze mandu w całej Korei i przychodzi tutaj od kiedy był studentem, także dzisiaj spróbujemy tych mandu, zobaczymy, że rzeczywiście są takie legendarne.
restauracji wygląda trochę obskurnie, ale nie należy się ich bać, bo mimo tego, że standardy są troszeczkę inne niż u nas, to znaczy restauracja nie musi być lśniąca i nie musi być poukładana. Często te restauracje mają są lekko zabałaganione, ale nie brudne. Jest po prostu lekki bałagan, gdzie tam są rzeczy ponastawiane. Wygląda to wszystko troszkę niechlujnie i troszkę tak niezachęcająco, ale nie trzeba się tego bać, bo jedzenie jest naprawdę czyste i bardzo często jest tak, że takie właśnie restauracje, często prowadzone przez rodziny lub przez starsze kobiety, okazują się właśnie najlepszym miejscem do jedzenia.